Cześć, witam serdecznie. W kolejnym odcinku startuję stąd. Parę rzeczy w międzyczasie zrobiłem, bo cofnąłem się do wioski, potem poszedłem do tej głównej, do tej lokacji, z której startowaliśmy tutaj w tym poprzednim odcinku. Bo tam było zaznaczone, że tam trzeba pójść. Co tu się dzieje? Dobra. Jedna sytuacja jest taka, że zastanawiam się, czy tam w prawym górnym rogu, jak jest nazwa lokacji, jest ósemka, to znaczy, że tutaj jest jakby rekomendowany poziom naszej postaci ósmy. Ja mam ósmy. Chciałem tam zeskoczyć po prostu i zabrać ten przedmiot, ale to się kończy śmiercią. Ogólnie lokacja opiera się na tym, żeby wyciągać kulę. Wtedy się drzwi otwiera, znaczy tutaj włożyć w tym momencie kulę, wtedy się drzwi otwierają i przenieść do innego miejsca. Tutaj było to nagranie, które było słuchane, a ja przechodząc takie, przenosząc tą kulę z jednego miejsca do drugiego, otworzyłem tutaj drzwi, które wcześniej były zamknięte, bo te drzwi, do których stukałem, trzeba do nich po prostu podejść od drugiej strony, wtedy one się otwierają. No a teraz zapewne będzie tu jakaś akcja, bo tak łatwo przedmiotu mi nie oddadzą. Wezmę i się zacznie. A to po prostu pierścień. Nie zaczęło się. Okej, tam jest jakaś kulka, ale nie jest oznaczona jako coś, w co mamy strzelać. No i dobra, co to za fantastyczny pierścień? Parę pozdobywałem już. To był chyba ten synkryst. No można się pobawić, można się pobawić. Mil damage, reloading. Dobra, niech będzie tak. Jakoś specjalnie tutaj są drzwi zamknięte. I tam jest winda, ale nie ma portalu, do którego... Znaczy tego miejsca, do którego należałoby włożyć kulę. Więc pozostaje tylko... Ten tak trzyma ręce, jakby można było coś tam włożyć, ale... Tamtą kulę. O, tu jest kula. Okej. Czy tu wejdę? Tu jest kula. No tu jest za wysoko, żeby wskoczyć. Tu jest kula, tu jest miejsce na kulę. Aha, dobra, ale można wyskoczyć z góry? Nie można wyskoczyć z góry, ale tam jest dziura. Ha. Zagadki, zagadki. Dobra, robię chyba cięcie, bo to takie bieganie w sumie. Tam muszę stamtąd skoczyć. O kurczę, panie. Trzeba pożonglować teraz kulami. Ja tylko pokażę właśnie, jak ta kula wygląda. Każdy zapewne wie i ogląda to gdzieś tam na innych kanałach, ale dla potomnych, jak to z kulami walczyłem. Tu oczywiście wrogowie są od nowa. W jedynce było coś takiego, że można było się od razu do tyłu odwrócić w ten sposób, robiąc przewrót. O! Tu jest kula.
Tu jest kula, a ja muszę znaleźć, muszę pójść. Muszę pójść tam. Kula wygląda tak. Zabieram. Drzwi się zamykają. No dobra. To widzimy się, jak już znajdę tą dziurę, z której mam spaść na dół i przekazać tam kulę. O, się jakiś boss. Ciekawe, czy może go z góry rozwalić. Jakimiś piłkami. ED Alpha Drain Empathy. Z boku bym go doszedł. Ciekawe, co to zadziała, bo mogę go obejść. Czy on się na przykład teraz wyłączy? Czy jest na tyle sprytny, żeby znaleźć do mnie drogę? Bo się aktywował, bo teraz go nawet nie widać. Jest taki boss pomniejszy. No, będę musiał do niego zjechać. No dobra, idziemy. Przeładowanie. Szybka będzie walka. Taki kur... Standardowy, czy standardowy. Jeden z przeciwników, których już widziałem. Szybko życie. To, właśnie to. On chyba zginie. Quest complete, new mutator. O kurczę, było blisko. Z tym przełączaniem broni trochę mam kłopoty, że tak powiem. No dobra, ale dalej szukam miejsca. Jak się pojawił, może się miał pojawić, jak przedtem zabrałem ten klucz. Szukam miejsca, z którego tam się spada. Więc robię oczywiście cięcie. Zobaczmy, co to za mutator zdobyty. Mutator to się zakładało na broń chyba. Został automatycznie tu założony. Muszę zobaczyć na filmie, czy to był ten. Dobra, cięcie.
Okej, nagram to, gdyby ktoś tego szukał. Po prostu, tak jak mówiłem kiedyś w Dark Soulsach, czasami trzeba po prostu skoczyć pod windę, a nie jechać według niej. Czyli trzeba wejść na windę i zjechać. I gdyby się ktoś zastanawiał, to jestem w tym miejscu, pod tą windą, która pojechała do góry. Trzeba spaść po prostu pod nią, pozwolić jej pojechać do góry i wtedy my spadamy pod nią, a pod nią jest dziura. Mam jedną kulę, też trzeba pamiętać o tym, żeby mieć jedną kulę ze sobą. Bez kuli tamte drzwi się nie otworzą. A tam kolejna winda. Mam jakiś progres. Znam się, czy nie iść do kamienia, ale dobra. Te drzwi już będą otwarte, nawet jeśli teraz zginę. Ale może nie, no. Trzeba tu trochę pobłądzić, szczerze powiedziawszy. To jest jakiś kluczowy przedmiot. Shielded Heart. New Relic. No to jest jakiś bardzo kluczowy przedmiot. Można będzie mieć taką tarczę. Wypróbowanie. No, aha, dobra, czyli mamy taką niebieską otoczkę wokół naszego zdrowia. I koniec. No, tak by na to wyglądało, że na tej planecie był jeden ten boss i którego pokonałem. I to serce, te wszystkie zagadki były po to, żeby zdobyć to serce. Więc dobra, wracam do kamienia i do naszej podstawowej bazy wypadowej na tej planecie, tak trzeba chyba to powiedzieć. Checkpoint. Coś, zaraz sprawdzę. To znowu nie jest miejscówka, do której powinienem pójść. Ale czy to w ogóle nie jest miejscówka, czy to jest gościu, z którym trzeba po prostu porozmawiać? Pozwoli pan, że wezmę najpierw skrzynię. A potem porozmawiamy. Against all predictions, you stand before me. Living, breathing, an impossibility made manifest. The Seekers would have wept at the sight of you. How is it you came here? Fascinating. Were I not otherwise occupied, I would certainly investigate this phenomenon. Alas, only I remain as witness to your arrival. You cannot possibly understand the irrevocable impact your presence would have had on the Drazeer. Yet, it is for the sake of the Drazeer that I must reluctantly divert my attentions. I need your help to save this world, to save Nerud and all Drazeer from entropy. I am the custodian, set in charge of this ship and its people. To fulfill my duties, I must acquire full control of Nerud's functioning. I control all of Nerud save one thing, the core. The Seekers hid it away within their tower, beyond my grasp. The Seekers are gone, but their keys remain. You must acquire these keys and enter their tower. Once inside, you need only shut down the core. I can then do what is needed. It is the only way to save Nerud. Nerud's fate is in your hands. What do you require? Proceed. Find the core and shut it down.
Dobra, mamy kolejne zadanie. Znaczy kolejne. Pewnie jak wyjdę, to się aktywuje po prawej stronie. W każdym razie mamy wyłączyć jakiś rdzeń. Okej, w tym krótkim filmie poprzednio zdobyłem broń, która jest potrzebna z kolei do zdobycia kolejnych przedmiotów, czy też nawet klasy, ale to później. Jest ten hatchet, 80 powinien być, mam to prawda, chyba 9. Tych małych to powinienem bić chyba tym. Poziom 9. O kurde. Poziom 9, więc... Dobra, jest ekipa. Jest ekipa. A i zapewne będzie jeszcze jakiś mocny przeciwnik. No i ten amunicję jeszcze oczywiście. Jeszcze mocny przeciwnik. Prawie mnie zafił. Takie niby niepozorne, to jest standardowe w wszelkich takich sousach. Czyli nie można kozaczyć. Trzeba szanować każdego przeciwnika. Bo przyjdzie. Dowali. Znowu mamy zapieczętowane drzwi. Czyli od drugiej strony... A, tu już ekipa przyszła. Nie! Nie odwrócę, ale wciąż to tam włączę. Ale to mam. Oh, glad that's over. It's over.
co mogę robić z kutą. Gdzie ja to zdobyłem, panie? O, to jest pytanie. No ale dobra, drzwi się otworzyły, więc... Okej. Okay. Podziałem go chłopakiem. Załatwimy ich zanim. Zanim idzie bardzo szybko. Trochę fuks. No i właśnie to takie wytworzenie. O, jest głos. Wiedziałem. Dobra, wracamy do niego. Pojawiłem się znowu w tym miejscu, ale... To jest kurde broni. Pojawi się. Idą chłopaki. Pojawi się misiu. Czy się przypadkowo pojawiają w różnych miejscach? Może tak być. Okej, on pewnie wypuściłby jakiś pierścień. Trzeba chodzić i szukać. Jakby ktoś podszedł. Tutaj raczej to się wpada po to, żeby potem stąd wyjść. Nawet chciałbym, żeby się pojawił, bo chciałbym z nim zawalczyć. Czeka zemsta. No jest. All right, let's do this. Ale zemsta została dokonana. Okej, połączę potem te filmiki jakoś w jeden, żeby to lepiej wyglądało. A ten sobie tutaj stał po prostu. Zaułku, ślepym zaułku. Proszę bardzo. Przydałoby się jakoś ten odcinek w miarę zakończyć. Nie chcę, żeby potem był jakiś specjalnie długi. Ja tutaj to jakoś powycinam. O, tam coś jest na górze. To miejmy nadzieję, że tędy. Tak jest. Tu mamy już drzwi. O, ale za cicho, za cicho. O, jeden na pewno to nie jest. No, ale ta walka z tym bossem
Oprócz tego, że tam ten mutator, to jeszcze ten pierścień. Pierścień do zdobycia. Niech będzie, zobaczymy jak to nam będzie działało. Okej, to może ten pierścień niech będzie zakończeniem, a ja... Cóż... Zmierzam... na drugą stronę do tamtego... kamienia. Okej, zobaczymy czy to się jeszcze zmieści. Doszedłem na drugą stronę mapy. I tu jest też checkpoint, ale przy nim jest... boss. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Czy uda mi się go pokonać? Pewnie będzie zatruwał. Czy uda mi się go pokonać za pierwszym razem? Czy będę musiał potrzebować kogoś do pomocy? Nie wiem, nie widziałem. Ale to jest pewnie taki plujak, który nie jest przyjemny. Już chyba wiem. Muszę bić niebieskiego. Tego małego tu jest. Będzie go teraz szukamy niebieskiego. Jest tam. Głowa jest dostępna, zawsze.
Trafiłem, ale mało zostało życia. Zaraz pójdę znowu do wszędzie. Wystarczy go zabić na latającym, czy trzeba go... Pałką zaraz, właśnie. Ha. No dobra. Zdobyliśmy jakąś tarczę. Nie wiem, czy to zmieszczę wszystko w jednym filmie, ale może by się przydało. Samemu się udało. Nie było prosto, nie było też jakoś specjalnie trudno, bo to jest drugie podejście. Okej, tu jest kamień, więc... Podejdę do kamienia, a potem lecimy dalej. O, taka wyczerpująca to była walka. Dobra, tu kończę ten odcinek.